Tak, Aniu, tak, Kubo. Jak dobrze pójdzie, za 10 minut będziecie małżeństwem. I zaczniecie pisać jako małżonkowie muzyce dzieło niepowtarzalne, dzieło jedyne. Utwór w pierwej na cztery ręce, a da Bóg może i później na więcej. Dzieło, które może być genialne. I kluczem w tym waszym dziele musi być Chrystus. Rozświetli mroki i trudy waszej codzienności. To właśnie On stanie się kluczem każdego nowego dnia, początkiem każdej nowej strony, nowego tygodnia. Na Nim niech oprze się dzieło waszego małżeństwa. Aniu i Jakubie, budujecie swoje życie na wspólnej, wzajemnej miłości, wierności Bogu i Jego przykazaniu. Miłość to nie tylko słowa, ale i czyny. Szanujcie się wzajemnie. Bądźcie dla siebie wsparciem. Dla waszych dzieci bądźcie kochającymi rodzicami. Z pomocą Matki Bożej idźcie przez życie. Oraz radzie nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte. Ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Aniu i Kubo, Chrystus jest z wami, aby dzisiaj wspierać was, a wraz z Nim tam z nieba wspierają was również Tomek i Halina. Tysiące drobnostek przeniesie życie. Pięć trosk codziennych was nie opuści. Trzymajcie się ducha miłości, aby zagrać sobie na szczęście i światu na pożytek. Amen.